Rozległe bory sosnowe, porastające płaski teren urozmaicony niewielkimi wydmami polodowcowymi, dolinami meandrujących rzek, to Lasy Janowskie. Jeden z największych i najbardziej zwartych kompleksów leśnych w Polsce. Krajobraz urozmaicają tereny podmokłe, bagna i torfowiska z charakterystyczną dla nich roślinnością, a także liczne tu stawy hodowlane. Ten rozległy kompleks leśny położony na granicy Podkarpacia i Lubelszczyzny jest zachodnią częścią dawnej Wielkiej Puszczy Solskiej. To jedna z najważniejszych ostoi zwierzyny w kraju. Żyją tu wielkie ssaki drapieżne i roślinożerne i wiele rzadkich gatunków ptaków. Lasy Janowskie należą do najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Polsce, o czym świadczą starania o utworzenie Parku Narodowego. Do tej pory te tereny objęto wieloma formami ochrony obszarowej i gatunkowej. Istnieją tu obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, a także leśny kompleks promocyjny. W 1984 roku powstał park krajobrazowy Lasy Janowskie o powierzchni ponad 35 tysięcy hektarów. W województwie podkarpackim leży tylko fragment opisywanego kompleksu leśnego. Większość znajduje się na Lubelszczyźnie. Park krajobrazowy Lasy Janowskie jest zdecydowanie najbardziej zalesionym parkiem krajobrazowym na Podkarpaciu. Są to głównie bory sosnowe z dużym udziałem borów bagiennych, torfowisk. Lasy te były miejscem wzmożonej aktywności partyzanckiej w okresie II wojny światowej. Dochodziło tutaj do wielu starć z okupantem niemieckim. Ponadto na obszar ten duży wpływ miało także powstanie ośrodka przemysłowego w Stalowej Woli, ponieważ miejscowa ludność z okolicznych wsi w poszukiwaniu pracy, lepszego bytu przenosiła się do miasta. Obszar ten został w znacznej części wyludniony. Tak duży, zwarty kompleks leśny z fragmentami o charakterze puszczańskim zachował się między innymi z powodu piaszczystych gleb, które w niewielkim stopniu były zajmowane pod uprawy rolne. Do miejscowych warunków najlepiej przystosowały się drzewostany sosnowe, zajmujące tu największą powierzchnię. Wykształcił się tu nawet ekotyp sosny puszczańskiej, zwany też sosną solską. Obok dużego przyrostu masy i wysokiej odporności cechuje ją bardzo duża zdolność do naturalnego odnawiania się. Obok borów sosnowych w Lasach Janowskich możemy zobaczyć enklawy drzewostanów jodłowych i lasów mieszanych. Są one miejscem występowania wielu rzadkich i cennych gatunków roślin. O puszczańskim charakterze Lasów Janowskich świadczy fakt, że żyją tu trzy watahy wilków. Z dużych ssaków roślinożernych można spotkać łosie, które zazwyczaj przebywają na terenach podmokłych, oraz jelenie i sarny. Od niedawna ten kompleks leśny stał się także ostoją żubrów. Te największe ssaki europejskie zostały tu wprowadzone w roku 2021 i zdążyły się już zadomowić. Krajobraz Lasów Janowskich urozmaicają duże kompleksy stawów rybnych. Budowano je jeszcze w XIX wieku. Niektóre z nich mają duże powierzchnie i przypominają jeziora. Te, które nie są użytkowane, powoli podlegają procesowi naturalizacji. To niezwykle cenne przyrodniczo tereny będące ostoją wielu gatunków zwierząt, głównie ptaków. Występuje tu także sporo terenów bezodpływowych, na których utworzyły się bagna i rozległe torfowiska wysokie oraz przejściowe. Chcąc poznać bogactwo przyrodnicze terenów podmokłych, warto wybrać się do rezerwatu Imielty Łuk, położonego na pograniczu Podkarpacia i Lubelszczyzny. W XIX wieku naturalne zagłębienie terenu wykorzystano do budowy stawu o łącznej powierzchni około 150 hektarów. Zbiornik ten podzielono groblą na dwie części. Nazwano je Imielty Łuk i Radełko. Oba stawy przechodzą w torfowisko przejściowe i wysokie, a następnie w bór bagienny.
W rezerwacie występuje 95 gatunków ptaków. Wędrując po wydmie zwanej Dużą Grępą, dojdziemy do platformy widokowej, z której możemy obserwować stawy i torfowiska. Zwiedzanie rezerwatu ułatwia ścieżka dydaktyczna. W części Lasów Janowskich, znajdującej się w województwie podkarpackim, utworzono jeszcze dwa rezerwaty – Łęka i Jastkowice. Powołano je dla ochrony wielogatunkowych drzewostanów o cechach naturalnych. W rezerwacie Łęka szczególnie atrakcyjna krajobrazowo jest dolina rzeki Łukawica z jej licznymi meandrami. Obok skarbów przyrody Lasy Janowskie kryją wiele pamiątek przeszłości. Te tereny podczas powstań narodowych i w czasie II wojny światowej były miejscem bitew, potyczek i tragicznych wydarzeń. Znajdują się tu liczne miejsca pamięci narodowej. To między innymi Porytowe Wzgórze, gdzie doszło do jednej z największych partyzanckich bitew II wojny światowej. O tragicznych wydarzeniach przypomina cmentarz w miejscowości Kochany. 30 września 1942 roku Niemcy przeprowadzili pacyfikację tej wsi. Zamordowali 39 osób, w tym 20 dzieci, i spalili zabudowania. Takich miejsc pamięci jest wiele na terenie Lasów Janowskich. Będąc w okolicach Janowa Lubelskiego, warto odwiedzić Uroczysko Kruczek, czyli dawną kapliczkę upamiętniającą pobyt w tych okolicach świętego Antoniego. Kruczek to także miejsce związane z historią powstań narodowych. Podczas II wojny światowej zbierali się tu partyzanci z oddziałów NSZ i AK. Zanim zaczniemy odkrywać tajemnice przyrody i historii Lasów Janowskich, warto odwiedzić Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim. Możemy obejrzeć wystawę przyrodniczą i dowiedzieć się, jak zaplanować wyprawę do najciekawszych miejsc. Mamy pierwszy kontakt z lasem, taki las w pigułce. W arboretum leśnym są ścieżki tematyczne, edukacyjne, są strefy edukacji dla dzieci, jest ogród sensoryczny, łąka kwietna, kolekcje roślin, urządzenia turystyczne. Blisko nadleśnictwa też jest skansen kolei leśnej. Ona skończyła swoją działalność w 1983 roku i pozostałości tego taboru, ten sprzęt został zgromadzony koło nadleśnictwa, jest też jednym z elementów prowadzenia edukacji. Atrakcją dla turystów odwiedzających miejscowość Szklarnia jest hodowla koni biłgorajskich. Te zwierzęta są krzyżówką tarpana z koniem użytkowym. Ze względu na swoje łagodne usposobienie znalazły zastosowanie w hipoterapii. Hodowla w Szklarni ma pomóc w utrzymaniu gatunku i przystosowaniu stada do przebywania na wolności. Kochany to miejscowość schowana w głębi puszczy. Dziś mieszka tu niewiele osób. Warto tu jednak przyjechać i odwiedzić zespół obiektów kulturalno-historycznych. Możemy tu zobaczyć żywe Muzeum Wsi i Rzemiosła Polskiego. Mamy ponad 40 budynków, czyli domy, stajnie, stodoły, spichlerze, które zostały tutaj czy to przeniesione, czy wybudowane od podstaw, ale nawiązują właśnie do historii, do przeszłości. Stara, dawna szkoła, oryginalna, z oryginalnym wyposażeniem. Odtworzony XVII-wieczny kościół z wystrojem dawnym. Stara kuźnia, czyli kowal, leśniczówka, sołtysówka. Narodowa Galeria Niepodległości to 100 obrazów wybitnych Polaków. To wybitne postacie, które walczyły o odzyskanie niepodległości, o utrzymanie tej niepodległości. Przez wieki ludzie zamieszkujący Lasy Janowskie trudnili się tradycyjnymi zawodami. Czasy się jednak zmieniły, puszczańskie zawody zanikły. Ludzie w poszukiwaniu pracy przenieśli się do pobliskich ośrodków przemysłowych, głównie do Stalowej Woli. Są jednak miejsca, w których zadbano o tradycję. Warto zajrzeć do miejscowości Łążek Garncarski.
To osada od wieków znana z wyrobów garncarskich. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tym rzemiosłem zajmowały się całe rodziny. Później tradycyjnym wyrobem naczyń z gliny trudnili się tylko nieliczni. Obecnie garncarstwo w Łążku znowu staje się głównym źródłem dochodu wielu mieszkańców i najważniejszą atrakcją turystyczną tej części Lasów Janowskich. Jesteśmy cały czas aktywni, ciągle pracujemy, ciągle glina jest dla nas pewnym skarbem i czymś, co też przyciąga chętnych do lepienia, do relaksu przy pracy z gliną. Park krajobrazowy Lasy Janowskie to przykład krajobrazu naturalnego, w którym przyroda współgra z tradycyjną architekturą regionu biłgorajskiego i lasowiackiego. Warto tu przyjechać, aby odkryć skarby natury i poznać ślady historii.